Kto się nie zmagał z brakiem dostępu do lekarza w celu stwierdzenia zgonu, ten nie wie, jak ogromny to problem. Generalnie wciąż obowiązuje zasada, która mówi, że stwierdzić zgon powinien lekarz pierwszego kontaktu, który w ciągu ostatnich 30 dni udzielał porady wówczas jeszcze żyjącemu pacjentowi. Ale życie stawia nas czasem w zaskakujących sytuacjach. Kto ma potwierdzić śmierć, gdy w okresie 30 dni zmarła osoba nie miała kontaktu z medykiem, a pogotowie ratunkowe odmawia przyjazdu do zmarłego? Kto powinien stwierdzić nagły zgon osoby przyjezdnej? Co zrobić, gdy nasz rodzinny lekarz w nocy lub w święta nie odbiera telefonu, a rejestracja w poradni również świeci pustkami? Niektóre z samorządów starają się pomóc w rozwiązaniu problemu. Właśnie udało się to uczynić w Suwałkach. Tak naprawdę no to tak umownie nazywamy tą osobę koronerem. Jest to usługa, my zamawiamy usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu wyłącznie w szczególnych sytuacjach. No i tak, chociaż to określenie koronera tak naprawdę nie funkcjonuje, ale de facto o taką sytuację chodzi. 12 stycznia tego roku pan prezydent podpisał umowę z lekarzem, który zdecydował się na pełnienie tej trudnej roli. W tym roku ta umowa została podpisana, natomiast testowaliśmy już współpracę w dwóch ostatnich miesiącach roku ubiegłego. I ta współpraca była dla obu stron na tyle, no nie powiem, że owocna, bo to taka szczególna dziedzina, natomiast no jakoś udawało się to wszystko pogodzić z obu stron i pan doktor zdecydował się na umowę dłuższą, obejmującą cały rok 2023. W efekcie ten problem, który był podnoszony przez dłuższy czas, no przynajmniej do końca tego roku, myślę, że udało się jakoś załatwić. Natomiast tak jak mówiłem, generalnie chodzi o stwierdzanie zgonu w sytuacjach wyjątkowych. Takie wyjątkowe sytuacje zdarzają się oczywiście nie tylko w Suwałkach. Dotyczy to praktycznie każdego samorządu. Ustawa o koronerach leży w parlamencie od lat i jakoś nikt się nie kwapi, by wreszcie proces legislacyjny doprowadzić do końca. Tymczasem wojewoda podlaski kieruje do powiatów pisma z prośbą o kontakty do lekarzy, którzy na podstawie umów realizują tego rodzaju obowiązki. Bo chętnych na bycie koronerem jest jak na lekarstwo.